Pogadamy sobie chwilę. Rozumiem, że masz dużo ciekawych przemyśleń w głowie. Sławomir Tomaszewski, numer 37, nie? Lat 62. Przyjechałem do was ze Szczecina. Dzień dobry, cześć. Max. Tak. Maxiu. Fajny twój ten był numer. Powiedz mi, jaki masz numer? A. Możecie ruszać, 7:10. Do zobaczenia. Powodzenia, kciuki trzymam. Do zobaczenia na trasie, do zobaczenia. To jest moja trzecia próba. Aha. Dwie nieudane. O, to determinacja. W zeszłym roku i dwa lata temu. Ta jest moja ostatnia. Mam nadzieję na dojechanie. Nawet gdybym miał dojechać po limicie tak zwanym. Czyli jedziesz sobie po prostu. Jak dojedziesz, tak dojedziesz. A limity... Wiesz, no, zależało mi, bo aparaty w blach mam. Ta jest chyba bezcenna. Także no, zależałoby mi, zrobię wszystko, żeby się zmieścić do tej 19:10 w sobotę. Aha. Ale jak będzie, to wiem, bo zaczynałem dwa razy z tamtej strony i wiem, jakie tam jest piekło. Jakie wnioski wyciągnąłeś z tych dwóch nieudanych startów? No przede wszystkim ja jestem niezimny ze Szczecina, to mi po prostu góry mnie zaskoczyły i za pierwszym razem i w zasadzie za drugim razem mnie nie powinny zaskoczyć, ale mnie zaskoczyły. Aha. Mimo wszystko, no miałem oczywiście wagę, rower nie taki jak teraz. Aha. Teraz jadę w zasadzie maksymalnie lekko. Na ile stać 62-latka, żeby nie spać gdzieś po krzakach. Czyli co, teraz odchudziłeś trochę? Rower siebie, tak? Znaczy, tak. No, zrobiłem maksymalny... W zasadzie wszystko, co robiłem od poprzedniej Karpatii, wszystkie wydatki, aha, były pod tym kątem. Rower, dropper, no gacie, wszystko. Śpiwór wydałem, zdyszkę i żona mówi, jedź ostatni raz, może ci się uda. Znaczy się, powiem ci tak, lepszej wersji niż dzisiaj już nie zobaczysz. Już nie będzie lepszej wersji. No jasne, ale ja w tej chwili w zasadzie bardziej bym się nastawiał na to, co na przykład dokonałem pod koniec maja, czyli Kotika Trail. Aha. Czyli wiesz, start i meta w jednym miejscu, robisz kółko, przyjeżdżasz samochodem. Bez stresu. Tak, logistycznie łatwiej, nie? Tak, i wiem, że w przyszłym roku będę chciał zrobić Grand Magedona w Szklarskiej Porębie. Okej. Okay. Bo takie jednak dla mnie są zbyt męczące. Jak te pierwsze 2,5 dnia, jak to widzisz? No wiesz, Beskid niski okazał się niski. Okay. Czyli dzisiaj, no ile? Dzisiaj zrobiłem z pułap 63 km. Mhm. Mamy godzinę za 10 pierwsza. No to wynik jest po prostu w porównaniu z wczorajszym dniem, czy z przedwczorajszym dniem, no to wynik jest po prostu rewelacyjny. Czyli lecą te kilometry, tak? Lecą te kilometry dzisiaj, aczkolwiek wydaje mi się, że na 250 skończę. Wysobej? Chyba. Tak, no myślę, bo... Aha. Bo syn mi wczoraj tak poradził, bo mój Michał jedzie. Tylko, że on już jest
myślę, powyżej 400 km. Ale Michał Tomaszewski? Tak. O, to jest mój syn. Okej. Okay. Ciekawe... Numer ma chyba 73, ja mam 37, on ma 73. Ale co ci poradził? No co mi poradził tata. Wczoraj wieczorem z nim rozmawiałem. Ta wosowa zdrój to jest dla ciebie minimum na poniedziałek. Okej. Okay. Jak dasz radę dalej. A może szarpniesz tam do Krynicy jeszcze? Może szarpnę. No zobaczę, jak będę wyglądał w wosowym. No jak mówisz, że tak ci się dobrze dzisiaj jedzie i te kilometry lecą, to... To może się uda. Wczoraj też miałem, gdzieś w dwóch trzecich dnia miałem kryzys. Aha. Po czym kurczę, odzyskałem powera i w tym lesie tam, mimo totalnego błota różnych innych historii. No tak to jest, nie? Że człowiekowi się wydaje, że już jest u kresu, a nagle gdzieś jakaś tam siła przychodzi jeszcze na dłużej czy na więcej. No właśnie, jaka jest największa trudność, z jaką się tu zmagasz na takim ultra? Co tu trzeba pokonać? Niepewność chyba. Dla mnie to jest chyba niepewność. Związana właśnie z tego, gdzie zakończę dzień, jak zakończę dzień. A, okej. Okay. To znaczy się nie tyle może gdzie, ale bardziej jak. Okej. Okay. Gdybym na przykład... Kiedy tą decyzję podjąć, tak? Jak ją podjąć? Tak. Okay. Czy wjeżdżać w las, bo nie wiadomo, kiedy się wyjedzie z tego lasu. Wczoraj na przykład przeżyłem pierwszy raz w życiu burzę z tymi piorunami, co tam grzmociła przed Puławami. To powiem ci szczerze, że trochę miałem Pietra. W lesie, tak? Czy tam gdzieś w lesie, na ukrytym... ciemnym. Tak, mimo że był dzień. Aha. Zrobiło się ciemno. Stanąłem pod jakimś dębem, mówię, kurczę, żeby nie za wysoki był, żeby wkoło były jakieś wyższe. Okej. Okay. I kwitłem tam pod tym dębem. Z godzinę dobrą, jak nie więcej. I trochę się bałem. Aha. Autentyczny taki lęk przed... No przed tym, co się wydarzyć może w czasie takiego... Takiego jakiegoś, nie wiem, tam pioruny właśnie waliły gdzieś dookoła. Aha. No to... Chyba tego lęku trochę jest za dużo. A jaką się nagrodę w czasie takiej jazdy dostaje? Co tu jest fajnego w czasie jazdy się dzieje? Doceniłem piękno tych Bieszczad. Zdecydowanie, bo się trochę porozglądałem. A powiem ci jeszcze taką refleksję właśnie, jak wyjeżdżasz gdzieś na łąkę zamgloną i widzisz przed sobą te kilka, nie wiem, kolorowych kasków, plecaków w różnych kolorach, które ci w zasadzie w tym momencie wyznaczają, no, nawigują trasę wręcz. Aha. To jest takie piękne. I tak mi się jakoś to skojarzyło. Czyli coś jak towarzysze broni, tak? Z taką bracią właśnie. Aha. Braterstwo broni, tak? Dokładnie. No tak, bo to... Że w tym momencie sobie pomyślałem tak. Ten, który gdzieś tam jest 200 metrów przede mną, jest moją, jakąś tam jest moim kierunkiem, a ciekawe, czy ja jestem dla kogoś, kto jedzie z tyłu.
I chyba tak. Punktem orientacyjnym. Takim właśnie... punktem orientacyjnym, bo wyjeżdżasz czasami na te łąki tak troszeczkę zdezorientowany. I oczywiście masz ślad, ale wiadomo, że jak widzisz ich na przykład z daleka, że oni są, że właśnie jadą tak, no to jesteś już pewny, że dobrze jedziesz to raz. Piękne w tym wszystkim, chyba właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że w tego typu imprezach każdy przejedzie ten konkretny punkt. Fajnie się potem z synem będzie rozmawiać, jeżeli dojadę. Aha. No bo w zasadzie wiem, że on tutaj jechał, prawda? Wczoraj. No tak, możesz z nim o tym pogadać. Zrezygnować, powiem szczerze, z tej Karpatii w pewnym momencie. Aha. To jak mój syn się o tym dowiedział, zaczął do mnie dzwonić po kilka razy dziennie, jak się czuję w ogóle. Tata, powiedz, jak tam nazwie. I powiem ci, że powiedział fajne zdanie. Aha. Tata, bo ja chciałem jechać na Grafmagedon do Szklarski. Aha. Zamiast. I on powiedział mi tak. Tata, jeżeli chcesz oglądać góry, to jedź sobie. Jeżeli chcesz patrzeć z góry, to jedź na Karpaty. Fajne ci powiem. No fajnie. Słuchaj, dziękuję ci za rozmowę. Nie będę cię już tu na zjeździe męczył. Dziękuję ci, Max. No, trzymaj się zdrowo, do zobaczenia. Do zobaczenia, machanko do kamery poproszę. I powodzenia, jeszcze się spotkamy być może na trasie. Może. Trzymaj się, powodzenia. Tu też nie brzydko jest, co? No, wszędzie jest pięknie.